Wicepremier Jarosław Gowin opuszcza rząd, a radny Krzysztof Głuc, klub radnych PiS, Wybieram Nowy Sącz. Tym samym opozycja w Radzie Miasta traci bezwzględną większość. To nie jest decyzja pochopna, przekonuje Krzysztof Głuc. Myślałem o tym od kilku miesięcy. Stwierdziłem, że nie będę już czekał z tą decyzją. To jest ten moment, kiedy ją powinienem ogłosić. Nie oznacza to zawarcia koalicji z panem prezydentem i z pozostałymi klubami. O ile jednak wicepremier Gowin może liczyć na to, że przynajmniej część posłów Porozumienia będzie go nadal wspierać, o tyle Krzysztof Głuc ma nieco trudniejszą sytuację. Startujący w 2018 roku z jego listy do Rady Miasta radni, czyli Michał Kądziołka, Wojciech Piech i Maciej Rogusz, raczej pozostaną wierni Prawu i Sprawiedliwości. Były doradca wicepremiera Gowina przekonuje jednak, że do współpracy i swoich pomysłów będzie chciał przekonywać wszystkich radnych. Ja będę przekonywał wszystkich radnych, którzy chcieliby uczestniczyć w takim projekcie. Ja bym chciał przywrócić pewną normalność do życia Rady. Radny Krzysztof Głuc twierdzi, że Nowosądeckiej Radzie Miasta potrzebny jest, i tu cytat, reset. Trzeba poprawić pracę Rady, bo miasta nie stać na ciągłe kłótnie. Dlatego też nie wyklucza poparcia ewentualnych zmian osobowych w prezydium Rady. Jeżeli większość Rady uzna, że trzeba dokonać, że jako elementu resetu też przebudowy prezydium, to czemu nie? Ja jestem przekonany, że to znowu, to nie jest pogląd gdzieś, który nabyłem niedawno, od dawna mówię, że błędem było, do którego się przyznaję również, błędem było utworzenie prezydium wyłącznie z jednego klubu. W trakcie konferencji prasowej radny Krzysztof Głuc, a zarazem doradca wicepremiera Jarosława Gowina, przypomniał również genezę konfliktu w Zjednoczonej Prawicy. Członkowie Porozumienia nie chcieli się zgodzić na część proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zapisów w tak zwanym Nowym Ładzie. Chodziło m.in. o zmiany podatkowe, jakie mają dotknąć osoby prowadzące działalność gospodarczą, oraz uszczuplenie samorządom wpływów z podatków. Posłowie Porozumienia byli też przeciwni ustawie Lex TVN, uniemożliwiającej staranie się stacji o koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, co w praktyce blokuje jej możliwość nadawania programu w dotychczasowej formie.